jednym z bohaterów Turowa na pewno był w tym meczu Artur Mielczarek. Piłki, które pan wyrywał w obronie i ogólnie praca defensywna niesamowita. Ta obrona pewnie dała wam sukces. No, tak, zgadza się. Chcieliśmy bardzo wygrać. Pokazaliśmy dzisiaj ogromne serce. I to nie tylko ja walczyłem. Myślę, że cała drużyna dzisiaj naprawdę włożyła w to, 100% wszystkiego. Ciężko pracowaliśmy cały tydzień. Naprawdę ciężko i myślę, że dzisiaj to zaskutkowało. Trzeba wam oddać wielki hart ducha, bo 4 porażki z rzędu już gdzieś tam na pewno tkwiły w waszych głowach mocno. Do tego Anvil rozpoczął od 9-0, 13-2. No i tak udało wam się podnieść i zakończyć to na swoją korzyść, to wysoko. No zgadza się, no. Nie ukrywam, że nie jest nam łatwo, nie było nam łatwo. Jak się ma na koncie 0-4 w drugiej rundzie, to gdzieś to w głowie siedzi. Ale tak jak mówię, bardzo nam zależało, chcemy odmienić to wszystko i skupiamy się na każdym kolejnym meczu. W tej chwili tylko to się liczy. W tym meczu było widać, że mimo krótkiego pobytu z wami, z drużyną, już dużo wnieśli i odmienili waszą grę nowi gracze i oraz Kuli. Zgadza się. I zagrali bardzo dobrze. Tylko im podziękować. Turów nadal będzie grał tak jak dzisiaj we Włocławku? Mam nadzieję, że w każdym meczu ustawimy serce na boisku. W takim razie, co by było, gdyby Turów spotkał się z Anvilem w playoffach? Wygramy.